Witam w kolejnym odcinku Kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy, które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. 3 czerwca. Imieniny obchodzą Kevin, Leszek oraz Andrzej. 3 czerwca to 155 dzień roku, do końca pozostało 211 dni. Słońce wzejdzie o godzinie 4:38, zajdzie o 21:08, dzień potrwa 16 godzin i 30 minut. Ważne nietypowe święto to Światowy Dzień Roweru, które to święto zostało ustanowione w 2018 roku przez Zgromadzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do ustanowienia tego święta przyczynił się Polak, były kolarz polskiej kadry olimpijskiej, profesor socjologii w Rockerville, Leszek Jan Sibilski. 3 czerwca 1700 roku Wojciech Gaj, mieszkaniec Wielichowa, wstępuje do cechu społecznego w Wielichowie. Ta informacja o cechu społecznym pojawia się bardzo często. Znaczyło to, że niektóre grupy rzemieślników nie miały takiej dużej reprezentacji, że mogły założyć własny cech. Właśnie Wojciech Gaj był takim przedstawicielem. Nie wiemy tylko, jakim rzemieślnikiem był, to znaczy czym się zajmował. I z 1716 roku właśnie pochodzi taka informacja, że do cechu krawców w Wielichowie należeli kuśnierze. Z powodu małej liczby kuśnierzy nie mogli samodzielnie funkcjonować. A jednym z krawców był Wojciech Bantoch i Franciszek Frąckowicz. 3 czerwca 1737 roku pojawia się wiadomość o tym, że na cmentarzu otaczającym kościół pod wezwaniem świętego Walentego w Wielichowie chowano ludność uboższą. Wtedy cmentarz i kościół pod wezwaniem świętego Walentego były poza Wielichowem, na drodze kargowskiej, na szlaku do Kargowej. Wielichowo kończyło się, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, jadąc od rynku na drugim, trzecim domu po lewej lub prawej stronie. Z 1786 roku mamy wiadomość o rachunkach dworskich i napisaną notatką, że są tam wydatki związane z odbudową młyna wodnego. Adam Henryk Kaletka nie podaje dokładnej lokalizacji obiektu. Musiał ten obiekt mu być znany. Prawdopodobnie został zbudowany na miejscu zrujnowanego obiektu, ponieważ w rachunkach tych pojawiają się również wydatki na odnowienie kanału, który doprowadzał wodę do młyna. Kaletka w innym miejscu swojej książki pisze, że taki młyn znajdował się na strudze biegnącej do kanału Obry po prawej stronie za Wielichowem w kierunku Proch. I kolejna informacja dotyczy szkoły katolickiej w Wielichowie, a pochodzi z 1828 roku. W porównaniu do roku 1921 do szkoły uczęszcza tylko 65 dzieci, a w wieku szkolnym było ich 119. I podobnie jak w roku 1921 burmistrz informuje, że na taki stan miało wpływ wiele czynników. Jest to również ubóstwo, jest to przede wszystkim ubóstwo rodziców, brak wykształcenia, wykorzystywanie dzieci do prac w gospodarstwie, niedbałość i brak zainteresowania ze strony rodziców, bieda i ogólne ubóstwo przyczyniło się do tego, że dzieciaki w okresie zimowym bardzo
wiele dni opuszczały i często było tak, że szkoła była zamknięta. Czerwca 1858 roku zakończono przebudowę wschodniej pierzei rynku. 11 września 1834 roku władze miejskie rozpoczęły zmianę powierzchni działek w tej części rynku. Mieszkańcy otrzymali nakaz, aby w miarę możliwości przebudowali swoją posiadłość. Chodziło o to, żeby wyznaczyć nową ulicę. Jest obecnie ulica Składowa. Miało to umożliwić szybkie dotarcie strażaków w razie pożaru do palących się zabudowań. Scalanie działek i nowa zabudowa miały właśnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego w mieście. 3 czerwca 1872 roku zakończyła się przebudowa kościoła świętego Walentego w Wielichowie. Został ten kościół zbudowany z cegły. Budowę świątyni wsparli Zofia Schłapowskich-Kurnatowska, współdziedziczka Goździchowa i Puszczykowa, kwotą 3000 marek. Pani Nowicka z Ziemina 300 marek oraz zakupiła nowe organy do kościoła. Bremborowicz z Wielichowa wpłacił 300 marek i kupił lampion. Paluch z Dębska wpłacił 150 marek. Teren przy kościele został ogrodzony drewnianym płotem. Ten płot został tak solidnie wykonany, że przetrwał aż do początków lat 20. XX wieku. 3 czerwca 1912 roku właścicielem Wilkowa Polskiego został ponownie hrabia Jan Czarnecki. A w 1922 roku Klucz Wielichowski stał się własnością księżnej Teresy Lubomirskiej. Umową patronatu księżna została zobowiązana do pokrywania 1/3 większych wydatków kościelnych. Nie zawsze wywiązywała się z tego prawa, na co ksiądz Ludwik Górski bardzo często narzekał. 3 czerwca 1939 roku przystąpiono do remontu wieży przy kościele w Wilkowie Polskim. Prace prowadzono pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków w Poznaniu. Budowlę pokryto dachówką, usunięto rysy przez fugowanie, dano nowe betonowo-kamienne wzmocnienie podstawy wieży. Jak Państwo wiedzą, wieża kościelna w Wilkowie Polskim nie została zbudowana dla kościoła, tylko to była wieża mieszkalna, której załoga strzegła przejścia przez Obrę. Dopiero w XVI wieku wieża obronna stała się wieżą kościelną. Dziękuję Państwu za wysłuchanie wiadomości z 3 czerwca. Zapraszam na kolejny dzień. Pozdrawiam.